Witam. Chciałbym przedstawić zasady gry, które już opowiadałem na planszy, jak to wygląda. W bitwie pod Bovines, gdzie armia francuska stanie naprzeciwko kombinowanej armii sprzymierzonej cesarza Ottona IV, w której to armia francuska zaatakuje armię sprzymierzonych. Tak jak mówiłem, faza pierwsza to sprawdzenie dowodzenia. Jednostki mamy w tej chwili rozstawione na planszy. W związku z tym nie musimy sprawdzać dowodzenia. Wszystkie jednostki na pewno będą dowodzone. Jednakże łucznicy, jeżeli by po obu stronach są, a są, jednakże są za daleko, ostrzału nie będzie. Natomiast następuje w tej chwili aktywacja dowódców. I teraz tak. Mamy dwóch dowódców armii, w związku z tym robimy rzuty dwoma kośćmi K6 na inicjatywę. Kulą za gracza francuskiego ma 7, jego współczynnik to 4, czyli razem 11, i za gracza niemieckiego 8, a jego współczynnik to 3, to również 11, czyli jest remis. W związku z tym stroną atakującą jest armia francuska, w związku z tym ona będzie poruszać się jako pierwsza bez inicjatywy. Normalnie następuje według czynników dowodzenia. Sprawdźmy, kto tu jest. Najniższe współczynniki dowodzenia mają u Francuzów brat Guerin 1 i Robert II też 1. Następnie dwójkę ma Eudes III i Pierre. Nie będę tutaj tytułowo ich wszystkich odpowiednio książętami czy dowódcami, biskupami i tak dalej. Po stronie francuskiej mamy Hughes, to jest dowódca sprzymierzonych, to jest Ferrand, który ma współczynnik 1 i współczynnik dowodzenia 3, zasięg dowodzenia 3. W związku z tym pierwszy ruszy się gracz ten. Porusza się on piechotą. Wykona ruch o dwa pola, raz, dwa. I kolejna jednostka, tak jak mówiłem, poruszają się do przodu bez zwrotów. Raz, dwa, trzy. Nie ma walki, nic się nie dzieje. Przechodzimy teraz do poziom wyżej, czyli do tych jednostek, które mają 1 i współczynniki większe. I teraz sprawdzimy, gracz francuski ma 1 i współczynnik bonusowy 2. Tutaj gracz francuski ma współczynnik 1 i bonusowy 1. W związku z tym on poruszy się, Ferrand poruszy się jako kolejna jednostka, ponieważ mają te współczynniki niższe. I poruszy się o dwa pola, kolejne dwa pola, kolejne dwa pola. Armie będą zbliżać się do siebie. Ja pozwolę sobie przesuwać szybciej, żeby to trwało, ale wszelkie ruchy i koszty zostały zachowane. I teraz tura przejdzie na jednostki z niższym poziomem. Będą to teraz jednostki francuskie. Z tych współczynników ten ma niższy. W związku z tym ta armia się poruszy. I zrobię to w ten sposób, że połączę te jednostki.
zbiorę, że tak powiem, armię w jedno. No i zostanie nam ostatni gracz ze współczynnikiem niższym. I tutaj postaram się wykonać atak. 1, 2. I teraz już będziemy liczyć. Poziom pod górę 4 i 5. I teraz jednostka pokonała ruch pod górę i będzie przejechała jedno pole, w związku z tym może dokonać szarży. Podobnie będzie tutaj. 1, 3. Przejedziemy minimum jedno pole i się rozpędzi, będzie szarża. Tu również będzie szarża. I na koniec poruszymy dowódcę. Te jednostki przykryjemy, że będą walczyć. Jak mówiłem, w pierwszej kolejności będziemy rozwiązywać szarże. I teraz tak, zaczniemy od tej. Są to łucznicy, którzy mogą wykonać ostrzał i jego dokonają. Sprawdzimy tabelki. Tabela ostrzału na jedno pole. Łucznicy muszą by rzucić 7, aby trafić 5, ponieważ się poruszali. Ich siła wynosi 3, w związku z tym nic się nie zmienia, bo jednostki powyżej 4 punktów siły dostają plus 1. Minus 1, gdy jednostka jest ciężką piechotą albo ciężką kawalerią, w związku z tym mamy już minus 1 do wyrzuconej. Minus 1, jeśli strzelająca jednostka poruszała się w swojej aktywacji, czyli już mamy minus 2. W związku z tym wykonamy rzut obronny i to będzie ostrzał tej jednostki tutaj. Wypadło 9, dużo. I wypadło 9, tak jak mówiłem, odejmując 2 punkty, to wypadnie nam 7. W tabelce 7 łucznicy jest to wynik, który pozwoli na, bo trzeba uzyskać wynik ten lub wyższy, jednostka zmuszona będzie do ucieczki. W związku z tym jednostka ucieka. Nie ma trafienia, nie ma gdzie walki, natomiast drugiego strzału już nie wykona. W związku z tym my będziemy mogli zaatakować. I nasz atak będzie wyglądał w ten sposób. No nie, my nie możemy nic ostrzeliwać. Nasze punkty siły to 1 do 1, w związku z tym będziemy mieli plus 1. Rycerze ciężcy kontra łucznicy to będzie minus 1, czyli nam się współczynniki znoszą. Za szarże będziemy mieli plus 3. I różnica strojów jest na nasz plus. Nie strojów, tylko jakości. Mamy plus 1, bo my jesteśmy lepsi. Czyli mamy plus 4 do wyrzuconej. I teraz będziemy rzucać kością. Mamy plus 4 do wyrzuconej. Rzucamy kością. Wypadło 5. Plus 4 to 9 i wynik od 7 do 9 to
F plus R. F, czyli jednostka wroga zostaje zmęczona. Przewracamy żeton na drugą stronę. I następuje R, czyli odwrót jednostki o 1 heks. Czyli cofniemy ją tutaj. I jednostka za to, że musiała przesunąć się w naszej strefie, zostaje, traci jeden poziom organizacji, czyli zostaje z zwartej na zmieszaną. Wykonujemy pościg, możemy się odwrócić o jedno pole i dokonamy kolejnej szarży. Ten impet na polu środkowym znajduje się wroga jednostka również ciężkiej jazdy i ciężkozbrojnej jazdy. I za walkę z taką jednostką będziemy mieli plus 1 do wyrzuconej oczek, plus 1 kolejne za lepszą jakość, ponieważ my mamy 5, oni mają 4. I za szarże kolejne plus 3 z heksu przedniego jak najbardziej, czyli mamy plus 5 do wyrzuconej, nie, to będzie 0, przepraszam, to będzie 0, jednostki są takie same. Mamy wtedy plus 4 i rzucamy kością. Mamy 5 plus 4, 9. I kolejna sytuacja. Jednostka zostaje zmęczona i musi się wycofać. Cały czas dla atakującego są różne też wyniki. Ja pokażę tabelkę. W związku z tym, no nie mam jak inaczej, jest bardzo ciasno tutaj. W związku z tym mamy cały czas obowiązkowy pościg. I teraz po tym ataku, który mieliśmy drugi, zwanego impetem, jeszcze raz możemy zaatakować. Nie musimy, ale zrobimy to. Mamy rozproszenie. Korzystamy z tego. Różnica poziomów już jest 2, ale tylko liczymy 1 za jakość. Ale jednostka wroga już jest zmieszana, w związku z tym dostaniemy plus 1 kolejne, czyli będziemy mieli już plus 5 do wyrzuconej, a nie 4. Wypadło 6, plus 5 to 11 i jednostka D, następuje zmieszanie. Gdy jednostka jest ponownie zmieszana, następuje taka sytuacja, że zostaje ona, musi zostać zmęczona, ale tutaj już takiej opcji nie ma, już była zmęczona, w związku z tym wycofuje się znowu jedno pole. Mamy obowiązkowy pościg, w związku z tym musimy go wykonać, a nasza jednostka również staje się zmęczona. I to była pierwsza szarża, druga szarża mamy tutaj. 1 do 1 w punktach siły, czyli plus 1 dla nas. Taki sam mamy jakość, czyli nie ma żadnego plusa. Natomiast mamy plus 3 za szarżę i tą szarżę wykonamy, czyli mamy plus 3 do wyrzuconej, ale przed nami broni się milicja. Będziemy mieli za atak na milicję plus 3 do wyrzuconej, czyli mamy już plus 6, ponieważ milicja jest gorszą jednostką. Mamy 5 plus 6 to jest 11. D, jednostka zostaje zmieszana i musi się wycofać o jedno pole. My mamy obowiązkowy pościg i możemy obrócić się o jedno pole. Co zrobimy? I zaatakujemy tych rycerzy. Oni mają siłę 2, my mamy 4, w związku z tym jest 2 do 1, dostajemy współczynnik plus 2. Za walkę przeciwko nim nie będziemy mieli żadnego bonusu. Jakość mamy taką samą, bo mamy 5, w związku z tym też nie ma bonusu, ale wykonujemy szarż, więc mamy plus 3 do wyrzuconej. I mieliśmy za 2 do 1, to będzie 2, to jest razem 5 do wyrzuconej, wypadło 4.
razem 9, w związku z tym jednostka zostaje zmęczona i musi obowiązkowo się wycofać o jedno pole. Czyli wykorzystując już nasz impet, przejdziemy do rozproszenia. I znowu ta sama sytuacja. Wybieram cel wrogą ich rycerzy. Mamy 4 do 1, czyli plus 2. Plus 1 za jakość, ponieważ są jednostką zmęczoną, ta jakość ich spadła do 4, w związku mamy kolejne plus 1, to już mamy 3. Jednostka została zmieszana, czyli my dostajemy kolejne plus 1, to mamy plus 4, plus 3 za szarżę, to jest 7. Wypadło nam 9, to jest razem 16. Maksymalna ilość punktów, jaką mogliśmy zdobyć. I jednostka jest zmuszona do ucieczki o dwa pola. My mamy obowiązkowy pościg. I zostajemy zmęczeni. Przewracamy nasz żeton ciężko zbrojnej jazdy na drugą stronę. Kolejny atak, jaki tu mamy, to walka wręcz naszych kuszników konnych przeciwko milicji. I teraz my możemy wykonać ostrzał przed walką, ale ze względu na to, że się poruszaliśmy, nasza jednostka jest konna, mamy minus 2 do wyrzuconej. W związku z tym można ryzykować, spróbujemy. I to ma są nasi kusznicy. Walka jest bezpośrednia, czyli musimy wyrzucić minus 1, minus 2 mamy. Musimy wyrzucić 8 albo tylko 8 musi nam wypaść, innej opcji nie ma. Po tych minusach 8, żeby wrogą jednostkę chociaż zmieszać. Wypadło 5, niestety nie udało się nam. Wroga jednostka nam nie by odpowiadała, zrobiłaby to przed nami. I teraz będzie walka wręcz. Jest współczynnik 1 do 2, za co jest współczynnik 0. Różnica jakościowa jest 0. Ponieważ obie strony mają 4, natomiast nasi kusznicy konni walczą przeciwko milicji, otrzymają współczynnik plus 1, czyli mamy plus 1 do wyrzuconej. Ryzykowny atak. Wypadło 5 plus 1, czyli 6. 6. Obrońca musi się wycofać o jedno pole, no i to wykona. Natomiast my mamy zmęczenie i obowiązkowy pościg. I tutaj taka sama sytuacja. Najpierw spróbujemy rzucić kością. Tak jak mówiłem, 8 więcej jest. Jednostka wroga została zmieszana. Teraz przejdziemy do walki. Będziemy mieli taką samą sytuację, w związku z tym będziemy mieli do wyrzuconych punktów plus 2, z tego względu, że wroga jednostka jest zmieszana. Wypadło nam 6, czyli 8. Jednostka wroga zostaje zmęczona i zmuszona do wycofania się o jedno pole. Natomiast my mamy obowiązkowy pościg. Tutaj ruch Guerina się skończył i teraz możemy przejść do kolejnej armii, której współczynnik dowodzenia wynosi 2 i taką armią jest Eudes, a po drugiej stronie będzie Renault, ale przed nim jeszcze się ruszy brat Guillermo, jak dobrze pamiętam, który ma współczynnik 2, ale współczynnik bonusowy 1. I wykonamy te wszystkie ruchy. O, i teraz ruszy się gracz francuski, który
wykona ruch do przodu. Raz, dwa, trzy. I następnie brat Renault. Wysunie swoją milicję do przodu, a jazda dokończy. W tej chwili został nam tylko i wyłącznie dowódca z określonym współczynnikiem, jest to współczynnik 3 i tym dowódcą jest odtąd trzeci, który, że tak powiem, wyrówna pole. I teraz, jeżeli w zasięgu dowódcy odtona trzeciego znalazłyby się jednostki, które należałyby do jego armii, również mógłby je, na przykład jakby była taka sytuacja 3-4-5, mógłby tą jednostkę jeszcze poruszyć, ponieważ jest wodzem armii. Jednakże nie będziemy tego robić, żeby tutaj już nie gmatwać, ale zrobimy coś takiego. Raz. I zaatakujemy tutaj, chociaż może nie, przejedziemy tutaj. I zaatakujemy jednostkę tutaj francuską od tyłu. To są nasi pikinierzy, którzy walkę przeciwko jeździe ciężko zbrojnej mają bonus minus 2, ale razem jest, mają 8 punktów siły. Tutaj jest 3, to będzie ponad 2 do 1, czyli już mamy plus 2. Nasze pancerze są wyższe, bo mamy 5. Przeciwnik ma 4, czyli mamy plus 1. Wroga jednostka jest zmęczona, ale to nam nic nie da. Dostaniemy bonus plus 2. Jeśli zaatakujemy z tylnego heksu, a tu jeszcze nie zagraliśmy współczynnika minus 2 za to, że nasza jednostka atakująca strzelała, ale trudno. Spróbujemy i zaatakujemy, dostaniemy plus 2, to będziemy mieli razem plus 4 na atak przeciwko ciężko zbrojnej jeździe francuskiej i tak jak mówiłem, będzie dla nas współczynnik minus 2, minus 2, plus 2, to będziemy mieli plus 2, rzucimy kością, plus 2, wypadło 0, czyli 2 i co się dzieje? Wypadło nam F, obie jednostki nasze zostały zmęczone, nie udał nam się atak i francuska jazda musi się wycofać o jedno pole. W związku z tym wycofuje się, a my możemy zrobić ewentualnie pościg. I teraz gracz francuski przechodzi do, że tak powiem, dania głównego. A nie, bo jeszcze mamy tutaj Pierre, ale nim bym się nawet nie chciał ruszać. Przechodzimy do dania głównego, jakim jest Filip II, który powolutku wysuwałby swoją armię przeciwko graczowi niemieckiemu celem wyrównania frontu. I teraz mamy
Wszystkie walki zakończone. Gracze wykorzystali swoje. Teoretycznie etap by się kończył. Natomiast w tej chwili nie mamy jednostek przykrytych żetonami odpoczynku. W związku z tym nic takiego by nie nastąpiło. W tej chwili jednostki zmęczone, które by się nie poruszyły, mogłyby zostać odwrócone na zwykłą stronę, pod warunkiem, żeby przykryte z żetonem odpoczynek. Natomiast jednostki zmieszane i uciekające dokonują próby porządkowania. I żeby dokonać próby porządkowania, nie można znajdować się w bezpośredniej kontakcie z przeciwnikiem. Nie ma tu takiej możliwości. Mamy jedną jednostkę uciekającą i w tej chwili jednostka uciekająca tutaj musiałaby wykonać ruch 5 pól w stronę tej planszy, w kierunku tej planszy.